Mariusz, świeżo po ceremonii ważenia, co dzisiaj zobaczyłeś w oczach Artura Szpilgi, bo cały czas miałem wrażenie, że chciałeś go sprowokować, chciałeś doprowadzić do sytuacji, żeby troszkę emocje z niego, w nim pękły. Udało się? Jak się nie udało do tej pory, to dzisiaj już tak wiedziałem, że już nic nie będzie tak, że już to, co się tam postanowił, dotrzyma do końca, tak, ale dużo czy widziałem? No nic nie widziałem, wiadomo, tak samo spokój, pewność siebie Artura, na pewno solidnie jest przygotowany, będzie chciał wygrać również za wszelką cenę, bo to walka być albo nie być dla niego, zostawi też dużo serducha w tym ringu, ja również. I no, dzisiaj też wiesz, już te emocje takie, co chciałem nakręcać, już schodzą, już mogę iść z nim w niedzielę na rosołek, więc jest luzik już. No ale agresji w ringu jutro nie zabraknie, tak? Nie, na pewno jeszcze wiadomo, że to jutro ten kulminacyjny dzień będzie, tak? Wiadomo już od tych dwóch, trzech dni sami się nakręcamy. Chciałem sprowokować go, tak? Chciałem go na tych konferencjach, na tych face to face gdzieś jakąś prowokację zrobić. Nie dało się, tak? I wiesz, no i co? No teraz tylko nakręcać się pozytywnie, taką pozytywną energią złości na jutrzejszy dzień, na jutrzejszy wieczór. I spodziewam się, że naprawdę będzie fajne widowisko z naszej strony. Ty tak emocji na zewnątrz nie pokazujesz, ale jak jest w środku? Są emocje, wiadomo. No, jakby miał to na czynniki pierwsze rozłożyć, to naprawdę jest adrenalinem, wiesz, nóżki mi też chodzą, wiesz, też czekałem, żeby tylko coś się tam stało, gdzieś, wiesz, coś dmuchnął, jakieś, wiesz, coś i też by mnie zaiskrzyło, tak? Ale, tak chciałeś zadymy. Wiesz co, nie za wszelką cenę, tak, wiesz, ja, z mojej strony ja tam do prowokacji żadnych nigdy nie dążyłem. Ale byłoby ci to na rękę, jakby Artur wybuchł, tak? Tak, na pewno bym nie odstawił ręki. W każdym z nas jest ta adrenalina, emocje są, po mnie, wiesz, wiadomo, gdzieś tam się uśmiecham, śmieję się, ale drzemie we mnie, wiesz, takie, wiesz, ta adrenalina przedwalkowa. I Mariusz, jak duży ciężar gatunkowy tej walki jest? Ciężki, wiesz, wiadomo, mnóstwo kibiców, wiesz, jutro czy dzisiaj tutaj jest, moich kibiców, gdzie we mnie wierzą, też nie mogę ich zawieść, tak, bo to o siebie to tam, wiesz, jakoś to będzie, ale tych wszystkich kibiców, którzy przyjdą mi to na halę, usiądą przed telewizorami, czy nas przeczytają w późniejszych dniach w prasie, że wiesz, to jest, to dla nich robię, tak, dla siebie to tam, wiadomo, to będzie, dla mnie to jest kolejna walka, bardziej dla tych kibiców wyjdę z takim, wiesz, takim wkurwieniem na ten ring i będę chciał, wiesz, będę chciał zrobić mu krzywdę, tak. I tyle. Być albo nie być w boksie, to jest dla was obu? Dla mnie nie. Ja już powtarzam, no. Wygram, będzie wiesz, będzie fajnie, przegram, będzie trochę przez parę dni czy parę tygodni będzie źle, ale gdzieś tam znowu będzie trzeba się wspinać, tak? Ale tej drugiej opcji nie biorę pod uwagę, więc będzie zajebiście w niedzielę.